No na pewno świetne widowisko dla publiczności. Gratuluję mojemu zespołowi postawy, bo zostawili dzisiaj naprawdę 110% zdrowia na tym parkiecie i czujemy na pewno niedosyt, choć w przebiegu meczu ten remis chyba jest sprawiedliwy, ale jednak 3 razy prowadziliśmy i trochę tego szkoda, ale szanujemy ten punkt. Walczyliśmy, jak było widać, o pełną pulę, więc z optymizmem patrzymy na kolejny mecz i dobrze przepracujemy ten tydzień. Mam nadzieję, że powalczymy w Opolu o zwycięstwo. Ciężkie spotkanie. Wiedzieliśmy, że Widzew tu przyjedzie. Za tamtą porażkę u nich będą chcieli się odkuć. No, prowadziliśmy 3 razy, niestety nie dowieźliśmy tego. Myślę, że w przekroju całego meczu, mecz na remis, my ten punkt na pewno szanujemy, bo wiadomo, dla nas punkty się liczą i to jest najważniejsze. Szkoda, że nie wygraliśmy, no ale trzeba patrzeć na następne mecze i punktować dalej. Przede wszystkim na siebie patrzeć, a nie na rywali, z którymi bezpośrednio walczymy o utrzymanie, bo to nic nam nie da. My musimy się skupić, dawać 100% w każdym meczu i dalsze mecze pokażą, co będzie dalej. Mówię, że nie da chyba się w kilku zdaniach powiedzieć o tym meczu. Czy jestem rozczarowany? Myślę, że troszeczkę trzeba być rozczarowanym z racji tego, w jaki sposób się ten mecz zakończył dla nas, no bo chyba nie wiem, co mówili poprzednicy, ale to chyba wszyscy widzieli naocznie, którzy byli, jak ten mecz wyglądał. Nie chcę absolutnie nic ujmować przeciwnikom, bo nigdy staram się nie oceniać przeciwników. Dlatego skoncentruję się na sobie, na naszym zespole. Myślę, że stworzyliśmy ogrom sytuacji, co jest konsekwencją tego, że bardzo dobrze budowaliśmy te ataki. Trafiliśmy dzisiaj na świetną dyspozycję bramkarza. Uważam, że sytuacje, które kreowaliśmy, one były dość klarowne. Pewnie gdybyśmy mieli ambitniejsze cele i gdzieś w tej strukturze tabeli byśmy rzeczywiście walczyli o coś bardzo poważnego, to dzisiaj byłbym bardzo zły. Natomiast w perspektywie tego, w jaki sposób chcemy budować zespół i budować naszą strukturę gry, to myślę, że to jest bardzo fajna i cenna lekcja dla nas, no bo kluczem jest dla nas doprowadzenie do sytuacji, w której nasz zawodnik tą sytuację stwarza i my tych sytuacji dzisiaj stworzyliśmy niezliczoną ilość. Mecz się kończy remisem, cieszę się, że nie porażką, no bo też jako zawodnik i trener doświadczyłem takich spotkań, które się biło głową w mur, a kończyło się finalnie porażkami. Dzisiaj można powiedzieć, że mimo, że ten mecz prowadziliśmy i biliśmy głową ściany, to cały czas goniliśmy wynik. Paradoks w ogóle, ale taki jest futsal. Dziękuję zespołowi, bo pogratulowałem chłopakom tak naprawdę zaangażowania w każdą sytuację. Myślę, że takich malutkich detali zabrakło. Nie wiem, czy był rzut karny, czy być może był szósty faul. To już jakby to nie należy do mnie. Jestem poza tym, ale z tego meczu można wyciągnąć dużo pozytywów i pracować dalej. Szkoda, mamy następny mecz z mistrzem Polski, wypadło nam dwóch kluczowych graczy, Daniel i Jasiu. W jaki sposób to będziemy się starali załatać? Na pewno zmienimy sposób grania, no bo tam w ataku pozycyjnym raczej dużo nie pogramy. Może znajdziemy sposób i będziemy łapać kolejne doświadczenia jako zespół. A dzisiaj przyjmujemy ten remis. On jest dla nas, nam dużo nie zmienia. Myślę, że dla przeciwnika jest bardzo cenny, dużo cenniejszy niż dla nas, ale sama gra, uważam, jest dobrą drogą. Z naszej strony na pewno czujemy ogromny niedosyt, bo przyjechaliśmy tutaj troszeczkę się przełamać. Tego zwycięstwa nam jakiegoś czasu brakuje i byliśmy bardzo, ale to bardzo dobrze nastawieni na ten mecz. Było dobrą energię w szatni. No ale dzisiaj mój serdeczny kolega Kacper Burzej, który zamurował dzisiaj bramkę, obronił mnóstwo sytuacji naszych. Oczywiście to jest kamyk do naszego ogródka, bo to my powinniśmy się większą skutecznością popisać, ale muszę pochylić czoło przed nim, bo to jest kolejny mecz, który gram przeciwko niemu i kolejny jego fantastyczny. Także wywodzimy dzisiaj bardzo cenny punkt z okropnie ciężkiego terenu. Gratulacje do całej drużyny Clearexu za fajne widowisko. Na pewno ludzie, którzy tu dzisiaj przyszli, wyszli zadowoleni. To był mecz walki, mecz do dwóch bramek. Ta szala się mogła przechylić na każdą stronę i myślę, że podział punktów na tą chwilę jest sprawiedliwy.